Chciałbym przytoczyć pewną historię, która się wydarzyła naprawdę, a którą opisał święty Alfons Maria de Liguori w swojej książce o Matce Bożej, o wysławianiu Najświętszej Maryi Panny. Zapisał taką historię. W pewnym mieście flandryjskim około roku 1604 żyło dwóch studentów, którzy zamiast przykładać się do nauki, oddawali się pijaństwu i rozpuście. Pewnej nocy, jak zwykle, poszli do domu publicznego. Jeden z nich, Ryszard, wrócił po pewnym czasie, a drugi się zatrzymał. Kiedy Ryszard udawał się na spoczynek, przypomniał sobie, że jeszcze nie odmówił kilku zdrowaś Maryjo, jak to miał codziennie w zwyczaju. Zmożony snem i wcale do modlitwy nieusposobiony, przezwyciężył się jednak i odmówił ją, choć bez nabożeństwa i na pół śpiący. Następnie położył się i zasnął. Wkrótce usłyszał gwałtowne dobijanie się do drzwi i zaraz potem ujrzał przed sobą jakąś obrzydliwą postać, która weszła do pokoju, drzwi wcale nie otwierając. Był to jego kolega. "Kto ty jesteś?" zapytał. "Nie poznajesz mnie?" odparł ten. "Lecz czemuś taki zmieniony wyglądasz jak szatan." "O ja nieszczęsny!" zawołał tamten. "Jestem potępiony." "Jak to?" "Kiedy wychodziłem z owego domu, napadł na mnie szatan i udusił mnie. Ciało moje leży na ulicy, a dusza pogrążona jest w piekle. To samo i ciebie czekało, lecz Najświętsza Panna wybawiła cię za to małe nabożeństwo, jakie praktykowałeś na jej cześć. Szczęśliwy będziesz, jeżeli skorzystasz z tej przestrogi, jaką ci przysyła przeze mnie Matka Najświętsza." Po tych słowach potępieniec rozchylił płaszcz, pokazał dręczące go płomienie i węże i zaraz zniknął. Wówczas młodzieniec wybuchnął płaczem, rzucił się twarzą na ziemię, aby podziękować swej wybawczyni, a kiedy rozmyślał nad poprawą życia, usłyszał dzwonienie na jucznię w klasztorze franciszkanów. "Bóg mnie woła, abym tam czynił pokutę", rzekł do siebie. Poszedł natychmiast do klasztoru i prosił o przyjęcie. Zakonnicy wzbraniali się z początku, bo go dobrze znali, lecz on im opowiedział z płaczem całe to zdarzenie. Wówczas dwóch ojców wybrało się na wskazaną ulicę i rzeczywiście znaleźli tam trupa czarnego jak węgiel. Był to przyjaciel Ryszarda. Ryszard po przyjęciu do zakonu rozpoczął życie pobożne, a niebawem udał się najpierw na miejsce, na misję do Indii, następnie zaś do Japonii, gdzie miał szczęście i łaskę, by być spalonym jako męczennik za wiarę. Jest to błogosławiony Ryszard od świętej Anny. Został przez papieża Piusa IX właśnie beatyfikowany. Zmarł śmiercią męczeńską w 1622 roku w Nagasaki. Zresztą z wieloma innymi katolikami, którzy większość z nich została żywcem spalona na stosie. To jego przykład, jego życia, który zresztą on sam zostawił, pokazuje, jak ważne jest nabożeństwo do Matki Najświętszej. Kto się odda jej i czcił będzie jej imię, ten na pewno nie zginie, a będzie zbawiony. Amen.